Chcemy zmienić prezydenta miasta Bielska-Białej, który zasiada w tym gmachu. Mamy bardzo dobrego kandydata, Przemysława Drabka. Jego rekomendujemy w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Jego atutem, proszę Państwa, jest młodość, ale młodość i doświadczenie. To zderzenie młodości i takiego nowego spojrzenia na miasto jest temu miastu potrzebne. Jak również uważamy, że potrzeba zmienić styl zarządzania tego miasta. To miasto musi być otwarte dla obywateli. Obywatelski budżet to przecież jego pomysł. Ale też karty Rodzina Plus. W działalności poselskiej pomaga mi działać. Jest to działalność skuteczna, bardzo rzetelna. Jest już po raz drugi w Radzie Miasta Bielska-Białej. W tej chwili pełni zaszczytną funkcję wiceprzewodniczącego tej rady. Jest znany ze swojej działalności społecznej. My też chcemy, żeby to miasto było przyjazne dla obywateli, żeby kontakt z prezydentem nie był utrudniony, tak jak jest dzisiaj, że nie można się do prezydenta, zwykły obywatel nie może się dostać, ale również w takich innych sprawach, gdzie na przykład no, kwestia choćby teraz przy wyborach samorządowych, wielu ludzi nie chce kandydować ze względu, że się boi po prostu obecnej władzy, która jest w mieście. Nie, o to walczyliśmy i walczyli ludzie z Solidarności 34 lata temu, żeby dzisiaj w wolnej Polsce bać się korzystać z demokracji, jakim są wybory. Bielsko-Biała to miasto, które zasługuje na więcej. To jest miasto, w którym jest wiele szans i wiele energii w mieszkańcach, którą trzeba uwolnić, a niestety tej energii, ta energia często jest blokowana. Bardzo często słyszę takie porównanie, że jest urząd miasta, dookoła urzędu miasta wykopany głęboki rów i na zewnątrz cała obywatele, mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, które nie mogą tej komunikacji nie mają. Chcę być prezydentem dla wszystkich Bielszczan i chcę rozmawiać ze wszystkimi i tworzyć to miasto dla mieszkańców, dla Bielszczan.